Siemanko, jestem Lucek, to jest Car Mechanic Simulator 2018. Czy jesteście gotowi na nowe przygody Tomka Mechanika? Zobaczmy, jakie mamy zlecenie. A w gazecie, że rozrząd warto wymieniać częściej niż zaleca producent. Olej też, rzuć okiem na te rzeczy i wymień co trzeba. Czytał w gazecie, no do... Ło! Ale czym on tu przyjechał? Maserati? Czy Passerati? To wygląda jak Maserati jakieś. Zobaczmy w środku tego gnoja. Bardzo ładne kokpity są w mechaniku 18. Tryb norm... Co to było? Tryb driftu! Co jest? Jedź! Chcę jechać. Przejedziemy się. Nie, moment. No, ja myślałem, że to będzie tryb driftu, a to zwykła jazda. Nie, to nie dla mnie. Zobaczmy. Nie znaleziono części, wymień olej. Jak klient chce, to tak zrobimy. Rozrząd, tak? Co my tu mamy? Wszystko wygląda fantastycznie. My tylko rzucimy sobie okiem. Tryb badania. Czy ja mogę to badać? Tomek! Och, mogę. Badamy. Jak dla mnie wszystko wygląda fantastycznie, ale zbadamy specjalnie dla klienta. Chcę zapłacić za mój czas, czas Tomka. Nie ma problemu. Alternator wygląda fantastycznie. Cały rozrząd, nówka sztuka. Czemu tu czytałem? Jakiś przewrażliwiony klient jest i to tak srogo. Wszystko wygląda super. W porównaniu tych złomów, co przyjeżdżały wcześniej, ten to jest normalnie fantastico. O! I najciekawsza rzecz dla mnie. Ciekawe, czy wszedłby tutaj rower. Złożyć siedzenia, to wypierdzielić. Ja wiem. O, mógłby być problem. To jednak nie jest kombi. Może by wszedł. Kurde, wiecie co? Zastanawiam się, czy na pewno ta klapa bagażnika utrzymałaby się na samej szybie w rzeczywistych warunkach. No nie? Tak... No nie wiem, może tu jest jakiś metalowy profil, ale jest na grubość włosa. Chyba. No słabo trochę. Dawaj gnoja na podnośnik, nie ma co się rozczulać. Bierzemy się do roboty, bo to nie ma czasu, Tomek już musi na... On już myśli o następnym zleceniu, nie, takie pierdoły tu podjeżdżają. Ja nie mam czasu na takie rzeczy. Tomek nie ma czasu. Dawaj do góry gnoja. Bierzemy spust, robimy. Podnośnik. Robimy spust. Tu. Naciskamy guzik na spuście, no na tej jak to się nazywa, na tym zlewie, tak? I samo się robi, to jest taka ikonka, że ściskasz guzik, sama śrubka się odkręca i samo się spuszcza. Fantastycznie. Tak powinno być w każdym warsztacie. Mój warsztat jest niesamowicie wyposażony, mimo że to dopiero początki. Okej, pyk. Teraz wlewamy olej. To już na oko, ja już to ogarnąłem, jak to się robi. Patrzcie, to się leje tak. Lejesz. Muzyka się wyłącza, idziemy zaraz włączyć. Lejesz. I jak tylko... O, już w tym momencie już jest fantastycznie, już jest pół tego... A co to mi się tu... Cewka zapłonowa, coś... Ej! Nie mogę tego zbadać, ale to jest takie zardzewiałe, nie podoba mi się. Moment, zerknijmy na zlecenie. Dobrze, olej spoko. Co nie znaleziono części? Co nie naprawiono? Ja już tam byłem w tym silniku. Trzeba to jakoś zbadać. Przejedziemy się autem i jak będzie coś stukać, to... Radio dawaj, włączaj. Zmienimy stację dzisiaj. Co to jest? Może chaos. Jak będzie chaos. Tylko tak, z tym rozrządem to jest ciekawa sytuacja, bo... chyba będziemy musieli się nim przejechać jednak, samochodem. Tak to wygląda. Ej! Ale słuchajcie, on tu nie ma tej pompy ABS? Albo ma gdzieś indziej, tu jest, zobaczcie.
A to ciekawa sprawa, bo wygląda na to, że mamy też kilka różnych rodzajów silników rzędowych. Nie tylko, że rzędowe mamy i V-ki, tylko mamy też różne chyba rzędówki, układy. Bardzo ciekawe w 18. Czemu mówię 17? Dobrze, chodźmy. Idziemy pojeździć. Czekaj. Tutaj, tu nie umiem jeździć. Idziemy do... Wow, jak to fajnie wygląda wszystko. Idziemy tu. Idziemy na to, a czekajcie. Czy ja mogę sobie... Nie mogę iść na złomowisko. Za mały mam ten, parking chyba. Bierzemy Royal Crown i jedziemy na akcję. Zobaczymy, co ten samochód potrafi. Więc tak, musimy zbadać rozrząd. Na jedynce ile pocisnę? No, ten... Miałem taką Audicę, pamiętacie? No to Audica cisnęła na jedynce 70 km na godzinę. Dwójka się kończyła przy 120, także to był samochód. A tutaj mamy dwójkę 70 na godzinę, także trochę wolniejszy. To jest taki wow, taki rodzinny. Zrobiłem takie wow, bo zobaczyłem, że wydech rury, znaczy no końcówka układu wydechowego znajduje się tak blisko środka tylnego zderzaka i tak to takie dziwne jest trochę. Ale trójka przy 90 km na godzinę to też jakieś takie super sportowe auto prawie. No powiedzmy, że sportowe, może nie super, ale sportowe auto. Dobrze, czy przez to, no to jest jedyne badanie, jakie ja mogę teraz zrobić w moim warsztacie, czyli Tomek musi wszystko na czuja. Od czegoś trzeba zacząć, no. No ale już jesteśmy, o proszę bardzo. Tu mamy, no, co my zbadaliśmy właściwie? Zbadaliśmy tylko zawieszenie. Czy możemy coś innego zbadać w tym aucie? No właśnie. Byśmy musieli to jakoś inaczej zrobić. I ja się tu zastanawiam jak. Mamy ten tryb badania. No ja niby rozrząd popatrzyłem sobie. I on jest fantastyczny. I nie wiem czemu mi tego nie zaliczyło. Może... Tylko nie mówcie, że muszę to wszystko rozbierać. Czekaj. Rozrząd. Przecież to nie jest... Byśmy musieli... Rozrząd czasem nie jest tu w środku. Jak to było? Czekaj, czekaj. Nie gadaj, że... Tak, musimy to wszystko ściągać. To nie jest... Ach. Czyli cały olej jeszcze chyba... Nie, czekaj. Jak to było? Nie pamiętam, jak to było w tych silnikach. Co ja? Myślisz, że mechanikiem jestem? Ja jestem Lucek. No, przepraszam, to jest Tomek. Tomek napinacz pasku. Nie, serio, zapomniałem gdzie, jak to było z tym rozrządem. Myślałem, że tu jest ten cały rozrząd, a rozrząd przecież mamy tam. W środku i trzeba to wszystko ściągnąć. Rozmontować silnik. No nieważne, no pomyliłem się. Głupi. Dobrze. Ściągamy to. Zapomniałem, no. Głupio mnie. Przecież to było w 15. Rozmawialiśmy o tym w komentarzach. Ale kiedy to było? Było dawno. O, coś jest! Coś my tu... Ohoho! Ty, co ty, Tomek? Tutaj badaj. Proszę bardzo, na czerwono. Kurczę, gościu jednak miał nosa. Koło zębate, a tu na dole coś mamy? Nie, tutaj nie. Koło rzębate, czyli musimy ściągnąć to. Ops. I kółko. Jedno, drugie. Co jest? A to? Ja mogę to zbadać? Bo tutaj też coś nie pasuje. Dobra, zobaczmy tą cewkę. 30%. Ja pierdziele, co to za samochód? Świeca wygląda fantastycznie, bym się tam nic nie ruszał tego. Ło! To by było bardzo dziwne, jakby tak sobie po prostu wyciągnął ten wałek rozrządu. Wiecie co? Spuścimy jeszcze raz olej. Tutaj widzę, że gruba afera się szykuje. Spuścimy jeszcze raz olej. Pyk, 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 pyk. Pyk, guzik. O, to nie jest, widzicie, ukryta prawda. Tutaj się pojawiła.
Kupimy sobie przy okazji te zębatki. O, jak to się nazywało? Sanki zawieszenia tylnego. Co ciekawa sprawa. A, moment, nie tu patrzę, dobrze patrzę. Aha, patrzę na to, czytam co innego. Podpisy na dole czytam. Ech, nieważne. Teraz... Które to było? Muszę zobaczyć części. Magazyn, części. To mamy, no... Ja już od razu zauważyłem, że te cewki coś do dupy są. To zwykłe. Najzwyklejsze dziadostwo, bierzemy to. Ile sztuk? Dwie. No i przy okazji cewki zapłonowe. Rozdzielacz zapłonowy. Cewka zapłonowa, 4 sztuki. Po jednej na każdy cylinder. To gówno odstawiamy. Dobrze. Opuszczamy szerszenia na dół i sprawdźmy w środku. Musimy, ja tu widzę, że tu trzeba wszystko rozebrać. Ja myślałem, że tylko pasek rozrządu, no bo co się wymienia? Pasek rozrządu się głównie wymienia, nie? Ja tu widzę, że coś tam w środku nie gra też. To mi się w ogóle nie podoba. Ściągamy, cyk. O! Patrzcie na to. Zardzewiałe. Musimy kupić dwa wałki. Jakiś zwykły to jest. 200 dolców. Jeden kosztuje. Ładnie. Mam nadzieję, że to ten. Ten musi być. Na początku to mamy takie byle gówna. Ładujemy. Później zaczną się sportowe fury, profesjonalny serwis. A teraz to takie, o. Teraz to tak hobbystycznie można powiedzieć, bo ja nawet hajsu dużego na tym nie zarabiam. Co to takie 1000 dolarów za zlecenie? Przecież Tomek to nawet sobie willi za to nie kupi. Bez przesady. Dobra, wkładamy cewkę. Pyk. No i będzie miał ładne tutaj. Tam osiągów nie będziemy badać, bo bądźmy szczerzy, nie mamy jeszcze czym tego zbadać. Ale patrzę, że... Nie, nie mam dodatkowych. Myślałem, że mam jakieś dodatkowe części, których nie wykorzystałem. Ale patrzcie ile pieprzenia, ile musiałem tutaj podkręcać. Na wszelki wypadek spuściłem olej. No bo tą pokrywę ściągnęliśmy, może by tam nigdzie nie wyciekało. Ale chodzi o to, że olej musi być czyściutki w silniku. Zwłaszcza w silniku samochodowym. Bo tam jakieś przemysłowe silniki to tam dupa przemieli, nawet jak jakiś pyłek się dostanie. Chociaż oczywiście ważne byłoby, żeby też jak najmniej tych pyłków było. Ale w silniku samochodowym tutaj wszystko jest bardzo delikatne. Bardzo duże obciążenia. Znaczy może nie jakieś tam ogromne obciążenia, ale no jednak warto by było, żeby ten olej był wysokiej jakości. A tutaj Tomek serwuje jakość z najwyższej półki. Nie można, no o tak o po prostu sobie w kulki lecieć. Widzieliście w poprzednich odcinkach, jaką fantastyczną jakość tutaj Tomek prezentuje. Dobrze, czy ja już to skompletowałem wszystko? Moduł. Możemy posprzedawać część rzeczy. Znaczy, teraz nie będziemy tego robić, tylko może po zleceniu, bo tutaj też zależy na czasie. W poprzedniej grze było tak, że dostawaliśmy bonus za wykonanie czegoś szybciej. No teraz nie wiem, czy to tak też jest. Dobrze, zobaczmy sobie stan. Okej, mamy wszystko. A, musimy wlać jeszcze olej, no tak. To jest jednak trochę istotne, żeby klient pojechał sobie z silnikiem, który jest zalany olejem chociaż trochę. Dobra, super. Super. Mamy wszystko? Super! Jest jakaś wartość tuningu? Będzie można tuningować fury? Ale zajebiście, zrobiliśmy. 15 też można było tuningować fury, więc to nic nadzwyczajnego. Więc tak, weźmy sobie pyk. Chyba nie można oznaczać kilka części, ale jest wyszukiwarka. Możemy wpisać, nie wiem, tam Tomek. Akurat nie mam takiej części, ale jakbym miał taką część, to by mi znalazło.
cyk. Co jest, sprzedajemy, zobaczcie jak hajs leci. 22 do... Naprawdę te zużyte części mają jakąś tam wartość, bo pamiętam, że w... O, tu akurat nie ma żadnej wartości. Pamiętam, że w Car Mechaniku 15, jak się sprzedawało, to tam Tomek by nic się nie najadł z tych zużytych części, a tutaj to widzę, że Kepsa sobie zamówi. Zobaczmy, co my tu... Co to było? Mazda RX-7? Prawdziwa Mazda RX-7? W Car Mechaniku? Cholera, to nie może być! To nie może być! To nie może być! Prawdziwa Mazda RX-7, ale beka, ty. Kupili licencję do tych samych. Zobaczmy, jak to w środku wygląda. Jedziemy driftować. Co mnie tam obchodzi naprawa? Jedzie? Jedziemy na drifting. Kurde. Mazda RX-7, czujecie bug? Ja! Mazda RX-7 w karmę. Gdzie jest kierowca? Nie ma kierowcy. Tomek podłączył... Co to było? Ale ma odpiernicz. Czekajcie. To najlepiej w grach komputerowych lubię to. Teraz jedziemy... No dobra, możemy w sumie... 15 na godzinę, okej. Można powiedzieć, że tyle jadę. No teraz, jak się patrzy tutaj na bok. Ale rozpędźmy się trochę. Ten efekt prędkości mnie zawsze rozwala w tych... w grach komputerowych. Teraz jedziemy 60 na godzinę. Chociaż... W sumie... Tutaj może i rzeczywiście się poruszamy z taką prędkością. Dwójka włącza się przy 80 km na godzinę. Dziwnie się tym samochodem jedzie. Ale tu już czuć ten napęd na tył. Dawajcie, driftujemy. Co? Driftuje? Patrzcie. Wow! Na spacji jest ręczny. Tylko kurczę, mało mocy. Będzie trzeba zrobić jakiś tuning kiedyś Mazdy. Nie, to musi być mój samochód. Nie ma opcji. Wow! Ale kapcia nie da się paść jak w miejscu, wiecie co chodzi. I tak strasznie buja tym samochodem, tak jakby coś z zawieszeniem było nie tak. Mazda RX-7. Ja powiedziałem Mazda RX-8? Mam wrażenie, że powiedziałem Mazda RX-8 podczas... No dobra, nieważne. Wow! Końcówka drążka. Wiedziałem, że coś jest nie tak. Drążek kierowniczy. Tomek już wyczuł wszystkie części. Dawaj, już na podnośnik, kurczę. O, shit. Zamknij. Że... Bo... Popsuło się. Nie zamknę drzwi. Cholera. Nie, trzeba to zmienić. Przestawimy tu auto. Pozamykamy mu wszystko. Okej, okay, ale bryka, nie no. Dobrze. Czyli co my właściwie mamy tu do roboty, bo się tak podnieciłem. Drążek kierowniczy, przekładnia kierownicza, czyli... Shit, jaki złom! Zobaczcie, tutaj mamy rotacyjny silnik. Silnik Wankla, kumacie banie? Jest malutki, leciutki silniczek generujący duże moce. Palący przy tym ogromnej ilości paliwa, ale jest lekki, o to chodzi. Wankiel, proszę bardzo, silnik rotacyjny. Mamy w Car Mechaniku silnik rotacyjny, brawa! Będziemy mogli się nim pobawić. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak go się serwisuje w tej grze. Także może być ciekawie. Dajemy gnoje do góry, no bo co? No bo musimy tutaj... Prawdopodobnie koła będziemy musieli ściągać. Weźmy sobie tak. Moment, pyk i pyk. Zobaczmy. Tu gdzie jest na żółto jest ok, ale z przodu jest tragedia. Czy ja się mogę tu dostać bez ściągania koła? Obawiam się, że nie, muszę ściągnąć koła. O, ale fajnie, w tym mechaniku jest troszeczkę inaczej. Pokażę wam przy drugim kole. Czy nie wiem, czy wy to zobaczycie, ale... Ogólnie zawsze denerwowało mnie, jak
15 najeżdżałem na jakieś, na jakąś śrubkę i chciałem ją odkręcić. Tak? Czekajcie, bo coś mi nie chce odkręcać. Okej. Chciałem ją odkręcać, no nie? I w tym momencie gdzieś tam indziej myszką sobie pojechałem i mi się przestało odkręcać. Tutaj jest tak, że jak zaczynamy coś odkręcać i trzymamy przycisk myszy, to cały czas nam będzie się odkręcać. Mała rzecz, a cieszy. Tak, mogę sobie teraz ruszać myszką dookoła i fajnie, bardzo, bardzo w porządku sterowanie. No ale wracajmy do naszej pracy. Tak się skupiłem na tu aspektach technicznych, a tu trzeba zarabiać hajsy grube. Dobrze, pyk. No a gdzie mi tu? Musimy iść zmienić stację radiową. To, drążek, przekładnia. No i fantastycznie. Co my tu mamy za radia jeszcze? Zobaczmy. Ja tak wszystkiego nie testowałem. Mixer room. Więc tak. Części. Yeah. Drążek kierowniczy tam chyba dwie sztuki. Ale moment, moment. Nie wydajmy hajsu na marne. Magazyn części. Ja widzę tutaj jeden zniszczony drążek kierowniczy. Podejdźmy do samochodu, zobaczmy w jakim stanie my potrzebujemy dobre części mieć. 50% minimalny stan. Zobaczmy. 61% to jest prawie nówka. Ja bym tak zostawił. I końcówka drążka, czyli tak. Bierzemy jeden drążek. I koń. Konia jeszcze kupimy. Jednego konia kupimy. Pyk. I montujemy wszystko z powrotem. Patrz, jak idę jak burza. Ja. Powinniście bić, brawa. Przepraszam, Tomek idzie jak burza. Tomkowi powinniśmy bić. Tomek, mistrzem naprawiania samochodów. Okej. Okay. Z tymi śrubkami to on musi jeszcze potrafić. A moment! Propos śrubek. Przecież ja mam tutaj już poziom wbity. Co to jest? Montuj, demontuj części 50% szybciej. A śrubki? To się dotyczy śrubek? Przykręcaj, odkręcaj 50% szybciej! Oh yeah, to się przyda. I to mamy na pierwszym poziomie. Ile tu to... Co my tu mamy? Tańsze wyprawy na zło. O, się. Powiększa twój garaż. Aha! No tak to się robi, się nie kupuje oddzielnie. Dobre, tylko dostajemy większy garaż wraz z poziomowaniem. No dobrze, dobrze. Czyli mamy, wiemy co nas tutaj czeka. Okej. Okay. To zrobiliśmy i teraz mogę montować szybciej części. Ponoć, przepraszam, Tomek może, bo właśnie... Właśnie się doszkolił błyskawicznie. I teraz tak. Pyk, pyk. Pyk. I teraz będzie przykręcał szybko śrubki, patrzcie na to. Pyk, 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 pyk. O kurczę, elegancko. Montujemy koło. Ej, moment, moment, moment. Musimy sprawdzić, czy wszystko zrobiłem. Wszystko zrobiłem, więc montujemy koła i będziemy się musieli chyba pożegnać z Mazdą RX-7. Wziąć kolejne zleconko. Patrzcie teraz jak szybko, jak błyskawica. Kurde, Tomek. Zaskakujesz mnie. Kupiliśmy nową wkrętarkę Hitachi do wkręcania. Są takie fajne wkrętarki Hitachi do kół. Odkręcałem tym, to bierzesz tylko i ona jest na baterię, nie? A ma taką moc pierdzielona, że nie da się jej utrzymać. Zresztą w zestawie jest taki specjalny drążek. Masz tutaj tą wkrętarkę Hitachi, baterię, masz taki drążek i jak ją naciśniesz, wiesz, włączysz i dasz na wyższy bieg, na wyższe obroty i jak ją, jak puścisz ten spust, to ona się tak w ręce obkręca tak o. Niesamowity sprzęcik, naprawdę. Bardzo przydatne do przykręcania, odkręcania kół. Idzie dużo szybciej. I co, mamy porobione. No i właśnie taką wkrętarkę Hitachi musimy tutaj kupić w naszym warsztacie, do naszego warsztatu. Mazda RX-7, nie mogę w to wierzyć. Mazda RX-3. Co my tu... Tu jeszcze, ja mogę ją cały czas naprawiać. Co my tu mamy do naprawienia? Hamulce są kiepskie. Zawieszenie ma luzy. Ja bym zrobił tą Mazdę. Pyk. Właśnie, mogłem zobaczyć za co więcej hajsu będzie. Zawieszenie ma luzy. I teraz podchodzimy do auta, zobaczmy. Obejma resora. Wszystko mamy zbadane, moi drodzy. To już... Nie mam, to nie to, nie to.
pyk, dawaj na podnośnik. Teraz pytanie, czy z tyłu, z przodu? Ja myślę, że do góry, do góry, do góry, gdzie się tam, jak ja tam wejdę? Za gruby jestem, za gruby Tomek jest. Zobaczmy. Jeju, jaka wielka rura. Już straszyłem trochę. Tutaj jest. Obejma resora. Teraz weźmy tu. Trzy obejmy resora? Ciekawe. Bo tak jest. Aha, dobrze, dobrze. I jeszcze ta płytka jest tutaj, nie? Podstawka resora piórkowego. Dobrze, to weźmy od razu, kupmy wszystko. Trzy obejmy i podstawkę. Raz, dwa, trzy. Nie, nie, cztery to za dużo. Trzy. Ej, nie to! Co ja tam... Ech! Podstawka resora piórowego. Piórowego, nie piórkowego. Ale co, jak już tutaj o jakichś piórkach myśli. Chyba myśli o poduszce. Dobrze. Chodźmy tu. Czekaj, 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 bo coś mi tu nie gra. Nie, dobrze, demontaż, ale chciałem z badania. O, właśnie. Nie, no to tutaj musimy wszystko zdemontować. Obejma, cyk. Cyk. Ale szybko teraz te śruby się odkręcają. W tym wypadku nakrętki, ale wiecie, o co chodzi. I montaż. Idzie jak burza, pan Tomek. No montaż, montaż. Ale pięknie, nowiutkie, zobaczcie, jeszcze się błyszczy. Jeszcze śmierdzi magazynem. Magazynem części. Hops, 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 hops. Dobrze, i tutaj jeszcze tylko jedna obejma, bo tu... Mazda 3, RS3, kurczę. Napraw się tu, okej, okay, widok. Widok, widok, widok. Teraz... To chyba jest popsute, no. Zardzewiałe. Ja to, bardzo mi się to podoba. Patrzę, coś jest zardzewiałe, to wiem, że już jest popsute. W mechaniku. Spoko. O, teraz się szybko przykręciło. I co? Koniec zlecenia. Szybkie zleconko, szybka kasa. Mam nadzieję, że koniec. Proszę bardzo. Co? Dochód? $76? No chwileczkę. Kurde, nie mogę brać takich zleceń. Zdenerwowałem się. To ja za te obejmy chyba więcej kasy dostanę, jak je sprzedam. Nie no, jednak nie więcej, ale... O, za to mam! Zobaczcie, przekładnia drążka. Znaczy, te części można sobie prawdopodobnie później będzie naprawiać, ale... Za przekładnię układu tam kierowniczego dostałem tyle kasy, co za to całe zlecenie. No kurde, to mi się nie podoba. To coś nie tak. Nie no, teraz to musimy pa... Nie ma bonusu, nie ma bonusu. Gdzie tu jest? Ile kasy za to dostanę? Tu mi powiedz. O, naprawa części o stanie 100%. Coś nowego. Mogę to sprawdzić zaraz. Tutaj kutu, kusu, Katsumoto. Karagiri? Katagiri. O, suwa mamy. Ale jestem zainteresowany tym. Zalecanie fabularne. Aha, zwykłe zlecenie. Zobaczcie, tu mamy fabularne rzeczy jakieś, tak? Dobrze. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.